Siema, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, za dosłownie 2 godziny zaczynamy drugi tydzień eventu Fantasy Food, ale zanim to mamy jeszcze 2 godziny tego eventu właśnie, więc właściwie tych kart. A wydaje mi się, z tego co widziałem w przeciekach, to karty z drugiego tygodnia będą troszeczkę gorsze, więc postanowiłem, że po prostu zaczniemy sobie ten odcinek pack openingiem z aktualnych kart Fantasy Food, które są aktualnie jeszcze dostępne w paczkach. Tych paczek mam dość sporo fajnych. Zaczniemy sobie od player picków 82+, a drugi tydzień Fantasy Food zaczniemy sobie od player picków tych 78+. Myślę, że około 15 ich myślę, że uda mi się zrobić. Dobra, zobaczymy, czy uda się trafić kolejną kartę Fantasy Food tutaj w player pickach 82+. Te player picki też chyba dwa mi zostały do zrobienia, ale to w dalszej części. Zobaczmy, czy będzie coś. Kanalec 84 i jeszcze jedną zaraz wam pokażę fantastyczną rzecz, ale to za chwilkę po tych dwóch player pickach. Kolejny. Znowu kanalec. Weźmiemy sobie Luisa Alberto i ostatni player pick 82+ na teraz, w którym Inform 85, więc okej. I patrzcie teraz na to. Oczywiście co tydzień robię ważne mecze i większość tych paczek po prostu nie pokazuję, bo są one bardzo, bardzo średnie, ale zobaczcie, co trafiłem wczoraj w paczce za 15 tysięcy. Naprawdę nie wierzę, że to się stało. Karta Fantasy Food, jak widzicie, bohatera Fantasy Food, Anglia, środkowy obrońca, i jest to King 88, który jest wart ponad 400 tysięcy, około 400 tysięcy, więc naprawdę coś fantastycznego. Można powiedzieć, że w końcu udało się coś trafić z ważnych meczów. Chyba to jest mój pierwszy cokolwiek wartościowy traf z ważnych meczów w tej FIFA. Dobra, słuchajcie, lecimy do paczek. Zacznijmy sobie może od paczki pierwszej z 6 dzisiejszych, 5 zawodników 84+. Mam nadzieję, że w tych również coś się uda trafić. Z tego co kojarzę też, nie pokazują się tutaj karty Fantasy Food. Jeżeli ona będzie, to będzie ona na końcu. A trafiamy Jorge Molinę. Ale poza tym, no fatalna paczka naprawdę. Jedna tylko 85, pozostała 84. Dobra, złota paczka piłkarzy premium. I już walkout w drugiej paczce. Portugalia, środkowy obrońca, okej. Ciekaw jestem, czy gdybym tą paczkę zostawił sobie na event, czy bym właśnie trafił kartę Fantasy Food Rubena Diasza, który ma być właśnie w tym evencie. I mała złota paczka rzadkich piłkarzy. Kolejny walkout, drugi już. Hiszpania, SPD będzie Rodri. Okej, niech będzie teraz paczka z dwoma zawodnikami 83+. Może w tej będzie karta Fantasy Food? Nie, ale jest kolejny walkout. Anglia, napastnik i Harry Kane 89. Dobra, Harry Kane w duplikacie, więc zgłaszamy kolejne SBC 84+ razy 5 i tą pierwszą już paczkę, dwie takie paczki sobie zostawimy na nowy event. I dobra, zostały nam jeszcze 4 paczki tej 84+ razy 5, więc otworzymy dwie teraz i dwie na nowe karty Fantasy Food. Mam nadzieję, że chociaż jedną w tych kartach, tych paczkach uda się trafić. Jest karta Man of the Match. Portugalia, nie mam pojęcia kto jest. Pedro Gonzalez. I jest jeszcze Toni Kroos i Marco Reus. Ta paczka już jest naprawdę całkiem okej. Dobra, zobaczmy co będzie w ostatniej na teraz i resztę lecimy z omówieniem kontentu tego nowego, drugiego tygodnia Fantasy Food. A co w ostatniej paczce na ten event? Jest tylko walkout, chociaż karta może być jeszcze Fantasy Food po prawej stronie. Bramkarz Manuel Neuer 90. I czy coś będzie obok tego? Niestety nie, chociaż Donnarumma i Verratti. Całkiem dobry traf. I dobra, mamy godzinę 19 i nowy event Hazard, Ruben Dias, Jota, Benacer, Upamecano, Mitoma i jeszcze 4 inne karty, których niestety nie zobaczyłem dokładnie, więc zobaczymy je teraz. Demarco Stoprak, Wimmer, Emre Can i Bentek. Szkoda, że Emre Can nie ma troszeczkę wyżej ocenionej karty, bo jego zwykła podstawowa, chociaż i tak zobaczcie te statystyki na jego karcie 86, niby to jest ogólna ocena, a statystyki naprawdę ma fantastyczne, więc jeżeli ta karta będzie miała, nie wiem, 89 czy może nawet 90 overalla, to będzie to fantastyczny środkowy pomocnik. Już jest. A może być jeszcze lepszy. I z takich lepszych kart jeszcze może Eden Hazard i Diogo Jota, chociaż Eden Hazard nie wiem, czy on będzie miał upgrade, bo chyba nie za dużo gra. No i na pewno Upamecano, niesamowita karta też, ale tak jak mówiłem, raczej ten pierwszy zespół był chyba troszeczkę lepszy od tego. Zobaczmy jeszcze, co mamy nowego z nowych. Jest Puchar Fantasy Food i jest paczka z zawodnikiem 85+ razy 2 i do tego kilka paczek dwóch zawodników 83+. Za 10 wygranych meczów i naprawdę myślę, że warto sobie to porobić. I chyba będzie to tyle, jeżeli chodzi o zadania sezonowe, chyba że w punktach przyszłych coś nowego jest. Jest Foy 86 z Villarreal i jest on na
tydzień i też można go zrobić sobie Squad Battles, więc też na pewno bardzo fajne zadanie sezonowe. Można, myślę, że ta karta na pewno będzie miała 8 overalla, więc myślę, że warto sobie chociażby pod jakiś foder zrobić. I chyba tyle, jeżeli chodzi o zadania sezonowe, więc możemy przejść do SBC. Chociaż, co ciekawe, karty są dostępne tylko na 5 dni, a nie na cały tydzień. Nie wiem, dlaczego tak jest zrobione, do środy następnej, więc nie wiem, czy nowy event rozpocznie się w środę, czy coś innego będzie. Z tego, co kojarzę, teraz będą urodziny Food, więc nie wiem, być może coś nowego jej nam szykuje, ale to dopiero dowiemy się prawdopodobnie w środę. Sabitzer 88. 4x4, wysoka wysoka pracowitość i karta naprawdę wygląda fantastycznie. Prawdopodobnie będzie to 90 overalla, 89 na pewno, więc jest szansa na kartę 80+, na każdej statystyce, więc naprawdę fajne, fajne zadanie, tylko ciekawe jestem, jaki to jest koszt, bo są 4 segmenty, 82, 84, 86 i 85, więc raczej w granicach 200, może 250 tysięcy. Wydaje się trochę drogo dla fanów Manchester United, jak ktoś jest, to myślę, że warto sobie zrobić, w innym wypadku raczej. Raczej nie. I z nowych rzeczy mamy jeszcze dwie karty zawodników miesiąca. Jest Marcus Rashford, 5 zespołów i jest to w granicach, myślę, że 500 tysięcy, może 400, więc troszeczkę drogo. I Kvaratskhelia, gdzie jest jeden zespół, 80 chyba 4 albo 85, 84, więc to jest naprawdę fantastyczny koszt, jeżeli chodzi o to SBC. Ja się nie mogę naczekać do jego karty Team of the Season. Po raz kolejny player pick z bohaterem Food, ale to zrobimy sobie na kolejny odcinek. I chyba będzie to tyle, jeżeli chodzi o nowy content w drugim tygodniu Fantasy Food. Tak jest, jest to tyle. Oczywiście do paczek trafiło jeszcze kilka kart bohaterów Fantasy Food, jak Papin, Al Obairan czy Di Natale. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, jeżeli źle, to napiszcie w komentarzach, jak się wymawia nazwisko tego zawodnika z Arabii Saudyjskiej, bo naprawdę nie pamiętam, jak go wymówić. Zawsze mam z nim problem. No, no towarzysz za zrobienie... Bo 50 z SBC z 82+, więc fajnie, że kolejny fodder po prostu do klubu, bo raczej do grania tej karty nie będę używał. Więc lecimy z player pickami, a później jeszcze kilka paczek. Zobaczymy, czy coś siądzie w tych player pickach 78+. Mam nadzieję, że tak, chociaż jakąś jedną kartę. Wow, Mertens player pick po player picku, ale oczywiście będziemy brali, weźmiemy sobie Abrahama. Kolejny, trzeci player pick jest Fabiański. Czwarty player pick. Meller 87, więc już fajnie. Połowa za nami, bo te dwa są oczywiście 82+. Kolejnym jest McTominay 80. 3 do końca. Okej, okay, Harry Kane miał mówić, że nic nie ma, ale jednak jest drugi walkout i to bardzo wysoko ceny, ale niestety jest on niewymienny, więc prawdopodobnie będę musiał squeezelować, bo nie mam go za bardzo gdzie chyba wrzucić. Aha. Nie wiem, jak to się stało. Czyżby 3 razy pod rząd Harry Kane? To było coś. 84 Martinez, jednak może zrobię jakieś SBC, które jest aktualnie dostępne, za chwilkę zobaczę. Kolejny player pick 82+, teraz Inform 83 i ostatni player pick na dzisiaj, w którym tylko 83. I dobra, to po prostu zrobimy sobie pierwsze SBC z player pickiem Bohatera Food. I drugiego Kane'a w duplikacie wrzucamy do kolejnego SBC z player pickiem. I tego player picka, tak jak mówiłem wcześniej, będziemy robili w kolejnym odcinku razem z tą paczką z kartą ikony Prime 89+. Te dwie paczki będziemy robili, właściwie paczkę i player picka w kolejnym odcinku. Dobra, słuchajcie, lecimy z ostatnimi paczkami na dzisiaj, trzema z pięcioma zawodnikami 84+. Pierwsza z nich, w której chyba nawet nie będzie walkoutu. Thomas Müller, kolejny duplikat dzisiaj. Jest tyle kart i ja trafiam same duplikaty, a naprawdę nie mam bardzo dużo kart w klubie aktualnie. Może w prawej stronie będzie karta Fantasy Food i jest nowa karta, DeMarcus 87. Więc w końcu karta Fantasy Food trafiona. Lecimy do przedostatniej paczki na dzisiaj. Czy będzie kolejna karta Fantasy Food? Mam taką nadzieję. Na pewno nie tutaj jako pierwsza, bo tu zawsze wychodzi pierwszy zwykła złota karta. Francja. Napastnik. Wow. Same duplikaty. Ale to jest chyba najlepszy duplikat, jaki może być. Mbappé 91. Co za traf. Tylko dlaczego niewymienny? I muszę go po prostu squeezelować, bo teraz nie mam co z nim zrobić za bardzo. Albo wiecie co, po prostu zakończymy odcinek na tym, bo to jest naprawdę coś fantastycznego. I po prostu tą jedną paczkę otworzymy sobie w kolejnym odcinku. Jak możecie, stawcie lajka, jak nie słuchacie kanału, zasubskrybujcie. I widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek w kolejnym pack openingu i w nowych rzeczach z FIFA. Na razie.